znów brawa, znów głośne aplauzy. Paweł Żywiński, Veto Team, Bielsko-Biała kontra Adrian Błoński, Zelma Team, Ostruda, Paweł Żygliński. Ku poprawieniu rekordu dziś będzie nam zmierzał 2-3. Takie ma do tej pory osiągnięcia w zawodowym MMA. 21-latek Adrian Błoński. Jak na razie jedna walka, jedna porażka na jego koncie. 168 cm, 25 lat. Tyle jeśli chodzi o obu panów, tyle jeśli chodzi o ich metryczki. Popatrzmy, jak te wszystkie dane, jak te wszystkie wartości zostaną teraz zweryfikowane w klatce. Kategoria do 66 kg. Już od razu dobry atak Pawła Żyglińskiego. Przypominam tylko, że za nami efektowna walka zakończona już w pierwszej rundzie. W 3 minucie 54 sekundzie Adama Wieczorka z Filipem Toe. Wieczorek wygrał ten bój ciosami, dobijając Toe, zsuwającego się po siatce. Jak będzie teraz? Zaatakował Błoński. Mocno pośliznął się Żygliński. Próbuje przyspieszyć natychmiast Błoński, ale już jestem złapany. Już dobre w tempo wejście w nogi. I ląduje ze swoim rywalem w parterze. Paweł Żygliński. Próbuje, mocno pracuje nad swoim rywalem zawodnik Veto Team. Podoba się to, co on prezentuje tutaj w klatce. Paweł Żywiński, teraz balaka złapana bardzo mocno. Będzie musiał się napracować Błoński, żeby ją zerwać, tą technikę. No i się napracował i zrobił swoje i uciekł z tej dla siebie niekorzystnej sytuacji. Walczył już między innymi z Łukaszem Bieńkiem, Sylwestrem Madejem, Łukaszem Grochowskim, Marianem Ziółkowskim, Patrykiem Puszkarskim. No i na ostatnim boju z Marcinem Skalskim. To był dla niego nieudany pojedynek. Puszkarski i Grochowski jak na razie na rozkładzie Żyglińskiego. Troszkę rozczarowany, trochę niezadowolony po tej pierwszej, po tej ostatniej swojej porażce z marca tego roku ze Skalikiem. Twierdzi, że troszeczkę gdzieś tam presja trema, trochę to gdzieś tam zadziałało niedobrze. A teraz widzimy, nie ma czegoś podobnego tu przed własną publicznością. Ten mający na koncie blisko 20 walk amatorskich zawodnik, który walczył ze Skalikiem całkiem niedawno w Pucharze Polskim w grapplingu i odwdzięczył mu się za tą porażkę z Bytomia, z ICW, MMA 2, z PL MMA. Teraz znowu ma szansę gdzieś tam w parterze bój rozstrzygnąć. Już raz próbował poddania, próbował akcji. Teraz zresztą obaj panowie próbują sobie zrobić krzywdę właśnie atakując nogi. Zostawił swoją jak na razie Paweł Żygliński. Nie dał się zaskoczyć, spokojnie przystępuje do odbijania Błońskiego ciosami z góry. Przegrał na PLMA 53, poddany trójkątem nogami z Marcinem Jabłońskim, zawodnik reprezentujący MMA Team Ostruda. Jak będzie tutaj teraz potężne, znowu kolano i atakuje ciosami z góry, teraz bije Paweł Żygliński. Nie ma już specjalnie litości dla coraz mniej mającego do powiedzenia w tym boju rywala. I jeszcze ciosy, i jeszcze kolejne uderzenie. Czeka jak się podniesie, czeka jak wstanie zawodnik z Ostrudy, żeby właśnie kolanem go potraktować. I łokieć Pawła Żyglińskiego. Coraz trudniejsze położenie obijanego, tak jest, zawodnika z Ostrudy i w ten oto sposób wygrywa Paweł Żygliński. Potrzebował na ten swój triumf dzisiaj 4 minuty 30 sekund w pierwszej rundzie.
popatrzmy, to ta piękna akcja, to piękne obalenie, piękne sprowadzenie rywala, wyniesienie, bardzo efektowne. A tu już pomalutku początki egzekucji, która wyglądała na sam koniec. O właśnie tak!